Firma przypadkowo wypłaciła pracownikowi ponad 300-krotność wypłaty. Mężczyzna odmawia zwrotu pieniędzy. Pracownikowi węgierskiej firmy omyłkowo wypłacono 92 549 forintów, co stanowiło 367-krotność ówczesnej wartości pieniądza. Ponieważ mężczyzna konsekwentnie odmawiał zwrotu nadwyżki pieniędzy, prokuratura w Kaposvár na południowym zachodzie Węgier postawiła mu zarzuty. Jest on oskarżony o przestępstwo bezprawnego przywłaszczenia. Mężczyzna pracował dla firmy wiosną ubiegłego roku na podstawie umowy próbnej. Firma rozwiązała jednak tę umowę. Mężczyzna wskazał konto bankowe założone w Austrii do przelewu należnego mu wynagrodzenia. Spółka omyłkowo przelała na to konto 92 549 euro zamiast forintów. Wkrótce potem zauważono błąd i poproszono mężczyznę o zwrot nadpłaty. Były pracownik odmówił, tłumacząc, że nie miał dostępu do austriackiego konta bankowego, podczas gdy w tym samym czasie wypłacił około 15 tysięcy euro z bankomatu w Kaposvár. Jak informuje dalej prokuratura, ostatecznie udało się dzięki pomocy administracyjnej władz austriackich zabezpieczyć większą część pieniędzy na austriackim koncie. Następnie przesłano je do poszkodowanej spółki. Zarzuty przeciwko oskarżonemu mężczyźnie mają teraz na celu nałożenie grzywny i zrekompensowanie firmie pozostałej szkody. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.